Ludzie, ogarnijcie się! Nie, odpychamy! Hej, cześć, siemano, z tej strony Maksiu, witam was bardzo serdecznie. Po długiej nieobecności na kanale, ale no wiecie, wybaczcie. Może kiedy indziej nagram o tym filmik, co tu się u mnie dzieje, bo to po prostu jest nienormalne. Ale przechodzę do sedna sprawy. Ostatnimi czasy byłem wręcz zmuszony sprzedać parę rzeczy na Allegro. Wiecie, ale drogo, różnie to ludzie przezywają, nie? Wybrałem tą platformę z tego względu, że no, myślałem, że będzie tu lepiej wszystko wystawić, sprzedać. Nie będzie takiej problemy z januszostwem na Allegro. Ale się trochę przeliczyłem i w związku z tym, że jako byłem przez chwilę jako sprzedawca na tym, że tak powiem, przepięknym serwisie, mam parę zastrzeżeń i chciałbym się z nimi podzielić. Po pierwsze, proszę was, jeżeli już coś kupujecie, jesteście zdecydowani na ten zakup, albo licytujecie coś w licytacji i już wiecie, że chcecie to kupić i na wasze szczęście wygracie w lotka i wygracie aukcję, no ale... Co on pierdoli? Proszę was, w miarę możliwości sprawnie przesyłajcie pieniądze. Zaakceptujcie, jaką chcecie mieć, że tak powiem, dostawę, bo sprzedające w tej chwili dają multum możliwości, między innymi w górę chyba impost w tej chwili, bo ja sam wszystkie rzeczy wysyłam impostem, bo po prostu jest bliżej, bo mam paczkomat obok siebie i w ogóle, także to jest dla mnie wygodne, ale mniejsza o to. Proszę was, kieruję się z wielkim apelem. Proszę, od razu płaćcie za przedmiot. Od razu. Nie, że tak powiem, nie czekajcie z tym, nie zwlekajcie, bo pamiętajcie, i to już jest zapisane w regulaminie serwisu Allegro, macie 7 dni, powtórzę, 7 dni, żeby zapłacić za przedmiot. To jest okres, w którym powinniście za to zapłacić. Po tym okresie umownie sprzedawca może już po prostu wyjść do Allegro o zwrot prowizji. No bo to nie jest tak, że my przyjmujemy tam całą kwotę razem z przesyłką, tylko no jeszcze Allegro pobiera swoją prowizję adekwatną do tego i do kwoty przedmiotu. Nie wiem, jaki tam jest przelicznik, nie zagłębiałem się w to i tak dalej. Co jeszcze z tym się wiąże, z tym... Wiecie, 7 dni. Jeżeli przykładowo rozmyślicie się, że na przykład wygraliście aukcję albo coś kupiliście i nagle stwierdziliście, no jednak nie chcę, no fajnie, że wygrałem, ale znalazłem coś innego, kupiłem gdzieś indziej, bo myślałem, że tego nie wygram. Proszę was, kontaktujcie się ze sprzedającymi. Sprzedawca najczęściej podaje swojego maila, po którym możecie się skontaktować, jakiś telefon, więc jeżeli możecie, to napiszcie po prostu do niego, że po prostu no przepraszam, ale nie chcę, żeby on się też niepotrzebnie denerwował, bo jeżeli na przykład nie odpowiadacie tydzień, dwa, to on po prostu się wkurza, bo nie może tego dalej wystawić, nie wie, jaka jest reakcja, albo druga opcja, wkurzy się po 7 dniach i wystąpi o zwrot Allegro, a daną rzecz wystawi po prostu jeszcze raz. Druga sprawa, bardzo ważna, przepraszam, ale zerknę sobie tutaj do ściągawki na laptopie. Odpowiadajcie na te SMS-y, wracając do poprzedniego, odpowiadajcie na SMS-y, telefony, e-maile, które macie od sprzedawcy, ponieważ on na przykład chce się dowiedzieć albo wam przypomnieć, że o, proszę pana, wygrał pan licytację, o której pan pewnie zapomniał 7 dni temu, a ja czekam na pieniądze, jakąś decyzję, może wybór, w jaki sposób chce pan za to zapłacić i fajnie by było, żeby się pan odezwał, nie? I jeżeli widzicie, że i tu się kieruje, jest kolejny taki podpunkt, jeżeli coś kupujecie, sprawdzajcie maila, wiadomości. Najczęściej na początku sprzedawca kieruje się wiadomościami, wiadomo, e-mailowymi, bo to jest pierwsza forma kontaktu, bo wie, że prawdopodobnie sprawdzacie tego maila codziennie. Druga sprawa, jeżeli się dłużej nie odpowiadacie, no to na pewno wyślę wam SMS-a albo do was zadzwoni, bo to też jest możliwe. Ja tak na przykład miałem z jednym delikwentem,
który praktycznie nie odpowiadał na żadne moje maile, na żadne wiadomości, więc no po prostu ja po 7 dniach stwierdziłem, że wysłałem jeszcze 3 maile, wysłałem mu SMS-a na numer, który podał na Allegro i... Dobrze mówię, telefon na Allegro. I stwierdziłem, że nie ma się z tym co kłopotać. Wrzuciłem o zwrot prowizji na Allegro, żeby zwrócili za tą wygraną, bo po prostu podałem w powodzie, że po prostu sprzedający nie zapłacił, kupujący nie zapłacił za towar. I co się wiąże jeszcze? Te punkty się wiążą, jak zauważacie. Trzeci punkt, który jest też bardzo ważny. Starajcie się mieć aktualne wszystkie rzeczy, które podajecie na Allegro. Mówię tutaj o mailu, bo na e-maila dostajecie wszystkie dane odnośnie, przychodzi wam link do śledzenia paczki i tak dalej, wiadomo. Warto, żebyście trzymali te dane zaktualizowane. Tak samo z numerem telefonu, dane adresowe, jeżeli na przykład się przeprowadzacie albo mieszkacie gdzie indziej, bo na przykład jesteście na studiach i paczka musi przyjść gdzie indziej, na przykład tu, gdzie studiujecie. I to w ogóle, to pamiętajcie, żeby aktualizować te dane, bo ja na przykład miałem taki przypadek, i to już mówię z punktu kupującego, że na przykład kupiłem coś na Allegro i sprzedający nie zobaczył, że zaznaczyłem na przykład paczkomat i wysłał mi to na adres domowy, bo podałem adres domowy, po tej nauczce, by the way, ja już się nauczyłem i zmieniłem adres, żeby przysłał mi tu do Wrocławia, były przesyłane wszystkie rzeczy, no i też się nauczyłem, także pamiętajcie, starajcie się to mieć wszystko zaaktualizowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to chyba wszystko, ale to przejdźmy do podsumowania. Także pamiętajcie o tych trzech, według mnie takich trzech zasadach, trzech zasadach, które warto pamiętać. Jeżeli coś już cytujecie, kupujecie, bo to wiecie, ja wiem, że można czasami zapomnieć albo coś, no ale starajmy się szanować nawzajem, każdy chce sprzedać to, co chce sprzedać i wiadomo. Co więcej, myślę, że zrobię jeszcze jakiś odcinek od Allegro, bo chciałbym się podzielić jeszcze jedną rzeczą, takim incydentem może, który mnie spotkał, mianowicie to takie cebulostwo. No, w skrócie mogę tak powiedzieć cebulostwo, ale no, zobaczymy, może da się radę coś wymyśleć, coś zrobić, może. Także dziękuję wam bardzo, że obejrzeliście ten filmik po bardzo długiej przerwie. Mam nadzieję, że będzie więcej tematów, gdzie będę mógł po prostu zrobić fajne filmiki. Zaglądajcie na Twitcha. Pamiętajcie, Twitch TV, też max.pl97. Zaglądajcie na Instagrama, max.pl97, tak samo, tam nie wiem, czy jest T, ale chyba jest bez T. I fanpage max.pl97T, jak piszecie sobie, to na pewno was znajdzie. No i zapraszam jeszcze na nowy kanał Archiwum Live, gdzie wrzucam takie rzeczy poboczne, wszystkie backstory i tak dalej, na Archiwum max.pl97 Live. Tam wrzucam najczęściej to, co się dzieje na live. Jeżeli kogoś nie może być, no to wtedy jest na tym drugim kanale, także możecie też obejrzeć sobie, co tam się dzieje. I myślę, że to wszystko. Jeżeli byście chcieli jeszcze jakiś odcinek o Allegro albo coś w tym stylu, myślę, że teraz troszkę się pojawi takich rzeczy sprzętowych, bo no, mam parę pomysłów. Nawet mam cały scenariusz napisany przy powrocie, po prostu po tej dłuższej przerwie, ale po prostu nie mam kiedy się do niego zabrać w ogóle. Tak by the way, nie? Dobrze. Także ja wam dziękuję. Pamiętajcie, dbajcie o siebie i żyjmy w zgodzie w życiu rzeczywistym, wirtualnym, jak i na Allegro, także trzymajcie się, pamiętajcie o społecznościówkach, także trzymajcie się, popa, cześć, hej. No, niedawno się nie żegnałem, Boże, jeszcze tutaj to tak, przepiękny kadr, jak wiecie. No i to tak sobie dam w tle, tak, takie te, no, jeszcze muszę muzyczkę dograć, no.